Cześć wszystkim, Zaopon 7, dalszy ciąg Raymana 3, a posnik na Renów. Bardzo niemiłych ludzi. Okej, dobra. Końcówka poziomu? Tak, ja postarałem się bardzo. No cóż. Hej! Idziesz w sobotę na gong imprezę? Gong impreza. Chciałbym, ale tata chyba mnie nie puści. Coś kiepski miał ostatnio humor. Tam. Knareni wyglądają na takich, co ciągle mają kiepski humor. Albo tylko przybyszą to okazują. Ej, czy tam mogę wskoczyć? Chyba nie. No, no, warto spróbować. Okej. Okay. Nie mogę tam skoczyć. Spadłem gdzieś na dół. Co my tutaj możemy zrobić? Może możemy dać się zabić przez duchy. Okej. Okay. Coś mi mówi, że część z tej podłogi się będzie zapalać. O, albo nie. Okej, tam jest więcej punktów. Więc chyba mi się chce zebrać. Tylko kolejny poziom karny. Duchami. I punktami. Tam. Tędy się wychodzi. Okej, okay, dobra. Mamy jajko, więc gdzieś jest też przycisk. Trzeba zidentyfikować, gdzie jest ten przycisk. Okej, okay, tam. Dobra. Jak już wezmę jajko, to na pewno się zacznę niektóre te ścieżki zawalać. Okej, okay, ja wybrałem dobrą. Okej. Okay. Czy mamy to jakoś uniknąć? Dla mnie trochę tak późno było to ostrzeżenie. Się zaczyna zawalać. Okej. Okay. Przynajmniej już drugi raz na nią nie wejdziemy. Dobra, no to jeszcze raz. Ostrożnie. Okej. Okay. Dobra. Daj okej. Okej, okay. Jednak da się uniknąć. Trzeba być szybkim i sprytnym. A? Czy tutaj tędy przejdziemy? Nie! Okej, okay. Dobra. Tędy też nie. Tędy. Tędy tak. No dobra. Udało się. Lepiej to, co prawie mam. Tak lepiej. A? Co my tu mamy? A. Jakieś punkty. Najpierw wbijemy mu trzask. Okej. Nie tędy. Okej, tu jest sekcja. Z kwasem. Mają jakąś produkcję kwasu na tej pustyni. A, zobaczcie. Chyba mały sekret. A, sekret. Tylko? Może uratuje trochę ten mój wynik z pustyni Knarynów. Więcej punktów. No dobra. Dobra, gdzie byli Knareni? W którą stronę? Chyba w tamtą. Albo w tamtą. Dobra, wracamy do kwasu. Okej.
I ciebie pytam. Hop, 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 hop. Ej, glebogryzarkę. Fajne urządzenie. Okej, tam jest jakiś knarę. Który chyba nam przeszkadza w rzeczach. Odkąd umarła Sally, jestem taki samotny. Chciałbym kogoś przytulić. Komuś się zwierzyć. Daj spokój, nie łam się! Co to? Mało szczurzyc na tym świecie! Biegnę na knaren. Knareni również mają uczucia. To tylko przytulać. Czasami zbyt mocno. Ops. Najpierw wbijemy mu trzaski pod postać. Ej. Nie wejdziecie tutaj. Tak tylko mówię. Okej. Ale wy jesteście brzydcy z bliska. Zdrowi, on jest mój! Okej. Wygląda na spryciarza przybyszu. To dobrze, lubię spryciarzy. Mają smaczniejsze mózgi. Skoro tak mówisz? Zobaczymy, jak sobie będziesz radził na arenie. Dobra. Arena, powiadasz. Okej, tam jest Globox. Rayman, tu jestem! Tak, widzę Globox. Cisza! Rayman, to mój kolega jest. Mówię cisza! Rayman, make me this hood! Nie muszę kwestia. Głupia cholera! W moim imieniu będzie walczył Reflux. Jeszcze nikt go nie pokonał. Okej. To jest pierwszy raz. Wydaje się, że taki herlak ma szansę z nim wygrać. Czy to jest król Knarenów? Ja naprawdę sądzę, że twój przyjaciel zabłyśnie na arenę, kiedy Reflux podpali jego truchło. Czas rozpocząć pojedynek. Okej. No to będzie boss tego... Nazwijmy to rozdziału. Okej, dobra. Teraz na pewno trzeba przed nim uciekać. Okej, na dole są puszki. Weźmijmy jedno. Teraz chyba też trzeba przed nim uciekać. Okej, ale można go przywalić. Nie są ładne, tylko trzeba uważać, żeby sam nie dać się trafić. Okej, co teraz jak to zrobisz? Okej, bez pytania. Okej, teraz nam potrzebuje to szybko chyba. Okej, spóźniłem się. Wiesz co, jak ty sobie czarujesz tam, to ja sobie posiedzę tutaj. Okej, jak posiedzę za długo, to zaczynają się podbijać takie pociski. Nie mam czego. Da się je uniknąć. Bo na dole też tam mamy leczajki do zebrania. Okej. A? Udało się mu coś przywalić. Uciekamy, 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 uciekamy. Czy bez puszki też mu możemy przywalić? Zaczynamy czarować. Tak, możemy. Już to pewnie mniej szoka, żeby zadać. Miałem bardziej uważać na te pociski. Okej. Zaczynam, żeby się też poleczyć. Te pociski lecą w górę i w dół. A da się je nie unikać. Będzie chodzić raz w górę, raz w dół. W ten sposób bez problemu można się uleczyć w każdym momencie do pełni zdrowia. Zbyt kogoś.
uranił za bardzo. Dobra, więc... Okej. Chyba to było. Ważne jest, żeby uciekać w prawo, zgodnie z kierunkiem tych pocisków, bo inaczej nie ma szansy uniknąć. Okej. Jeszcze dawać znowu? Okej, fajnie. Uciekamy, 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 uciekamy. W sumie cały czas biec, on nie może nas dogonić teraz. Okej, trzeba chyba trzymać dystans, nie, one same się wchodzą. Już nie wiem jak unikać. Okej, wiecie co? Biorę sobie puszkę. Już mogę. A te pociski nadal nie zdają, poprawię. Chyba nie idziemy na razie jakoś perfekcyjnie. Trochę musimy dać radę. Czy te jego pociski mogę jakoś odbijać? Chyba nie. Nie widzę za bardzo sposobu, jak dobrze unikać tego pocisku. A one są bardzo same naprawdzane. Ciach! Co teraz myślisz? Weźmiesz pomoc? Okej, nie działaj. No, teraz muszę uważać, żeby nie wejść na to miejsce. Okej. No dobra, muszę się chyba bardziej wyleczyć. Obecne taktyki nie działają. Dobra. To jest pierwsza z tych mniejszych walk z bossem. Tak jak mówię, tych pocisków na dole się umiejętnie unika. Można bez problemu w każdym momencie się leczyć do pełni. Przywalmy. Trafić.
A? Oj, Retox. No dobra, to nie było najlepsze. Okej. Znowu potrzebuję leczenia. Problem, że nie unikają tych jego pocisków, które on rzuca, kiedy zaczyna czarować. To jest największy problem. Dobra, jeszcze troszkę się podleczę. Zajmie to czasu. Przepraszam, ale chyba też. Czasu by mi zajęło przechodzenie tej walki jeszcze raz. Dobra, poszło. Że niezbyt zwinnie i sprytnie, ale poszło. Co teraz się wydarzy? Że zaskarbiliśmy sobie szacunek Knarenów? Rejmen! Pokazałeś, na co cię stać! Nie, żebym się cieszył. Nikt wcześniej nie pokonał refluksa! Idź, baranie! Teraz ja mówię! W nagrodzie otrzymasz cząstkę mocy Leptysa. Leptysa? Brzmi jak duża rzecz. Leptysie, panie wszystkich Knarenów. Przekaż twemu dzielnemu wojownikowi cząstkę swej straszliwej mocy. Okej. Rayman błysnął. I co nam to dało? Zaraz się dowiemy. Ciekawe, na czym polega ta moc Tetrisa. Zaraz się dowiemy. Robox. Pozbieramy jeszcze troszkę punktów.
Okej. Okay. Czekajcie, pobieram punkty. Albo nie, w sumie. Nie, czekać na puszkę. Dobra. Trzymamy tego panu. Okej. Okay. Właśnie. Robiąc takie grymasy. Tak. Robiąc takie grymasy możemy zamieniać mroklumy w zwykłe lumy. Czerwone. Na chwilę. No. W ten sposób chyba Rayman może... tak, ocalić świat przed mrokumami, zachować ich, rozmnażanie się, zatrzymać ich, powielanie się. Okej, dobra. W następnym odcinku idziemy gdzieś dalej. Gdziekolwiek to gdzieś jest. No i chyba dochodzimy do doktora kolejnego, co? Globox? Chyba tak. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć. Thank you.